Ostatni tydzień kwietnia na Kuźnikach przyniósł kilka niespodzianek. Największym wydarzeniem był mecz o Superpuchar między AWL a Wielką Niewiadomą. Goście nie przegrali jeszcze meczu o to trofeum grając na Kuźnikach, a teraz wygraną zapewnili sobie w efektowny sposób. Zainteresowanych odsyłam do skrótu. W tym tygodniu w podsumowaniu możecie zobaczyć najciekawsze fragmenty nagrane na meczach z Bieraniny z Kuchcikiem, Avan Budu z Old School, Rycerzy Niz Leroy Merlin, Tifosek z PZB i Goi z Fulanito. FC z Bieranina przegrała z Kuchcikiem Kuźniki i dała mu się wyprzedzić w tabeli. Strata do czołówki to tylko 3 punkty, więc wiele może się zdarzyć. Może troszeczkę drużyna przeciwna lekko może siadła, tak mi się zdawało, że po 2-0 jak strzelili na 2-0, no to tak sobie już lekko jakby odpuścili, znaczy takie moje wrażenie. No nam się udało wyrównać, z tego się cieszymy, no i dodatkowo strzeliliśmy jeszcze 2 gole, tak? Także fajnie, bo ostatnie mecze od nam nie szły. Na 5 mieliśmy tylko 2 zwycięstwa, teraz jest trzecie. No i pniemy się do góry. Jakie cele na ten sezon? No na pewno utrzymanie, bo Kuźniki nie mogą spaść, wiadomo. Jest jak jest, może nie mamy tych punktów bardzo dużo, ale trzeba ambicje mieć wysokie i pierwsza trójka musowo musi być. Liderem niepokonani gracze AWL, którzy wygrali z Blicem. Za nimi prezesi, którzy grali z ostatnią w tabeli Ogrodomanią i przyjaciele Tifosek, którzy ograli przyjaciół z boiska 6-1, a hat-tricka z rzutów wolnych zaliczył Parossa. Załatwił nam mecz równo, rzeczywiście wszystkie stałe fragmenty wykonywał i praktycznie bezbłędnie. A 4 bramki padły właśnie po takich okazjach, a to ustawiło grę i potem dużo łatwiej nam się grało. Jakie cele na ten sezon? Chcieliśmy celować w mistrza i na razie jeszcze szansa jest. Zaliczyliśmy wpadkę z Blicem, teraz trzeba do końca powalczyć. Zobaczymy, no, najważniejszy będzie pewnie mecz z wojskowymi prezesami, ale to dopiero końcówka sezonu. Teraz trzeba się skupić na tym, żeby w następnym meczu znowu zrobić swoje. Tak. Pierwszą wygraną zaliczyło Moiko, choć jeszcze 4 minuty przed końcem przegrywali 3 bramkami. Nie poprawiła się sytuacja rezerw AWL i Ogrodomani, którzy nadal nie punktowali. W pierwszej lidze miejsca premiowane awansem zajmują aktualnie Kluę i Rycerze Ni, którzy zeszły sezon zakończyli z identycznym dorobkiem punktowym. Pierwsi pokonali outsidera Capgemini, drudzy do zera wygrali z niewiele lepszym Leroy Merlin. Szanse na pozostanie na podium straciło Fulanito, które co prawda wygrało z Wirtualem, ale przegrało z Goya Bianco Stars. Jedyny remis w minionym tygodniu zanotowaliśmy za sprawą 2 drużyn z cholernie długimi nazwami. Wybrzeże Klatki Schodowej podzieliło się punktami z zabezpieczny weekend. Od początku na zapleczu Superligi dominują wojskowi Sobornicki, czyli gracze Centrum Szkolenia Wojsk. Pewna wygrana z Astechem to efekt skuteczności lidera strzelców pierwszej ligi. Jak za każdym razem, kiedy wchodzimy na boisko, jak nie ma się poważnych celi, to nie ma motywacji, nie ma wyników. Tylko granie właśnie zespołowo, żeby trzymać się podstawowego zadania, wygrać. To jest najważniejsze zadanie, czy będzie to mniejszą, czy większą ilością bramek. Wiadomo, łatwiej się gra, jak jest większa przewaga, ale jak widać po raz kolejny, czasami minuta, dwie dekoncentracji, głupia odbita piłka, bo to murawa też swoje robi i wynik potrafi się mocno zmienić. W drugiej lidze jedna wygrana dzieli 8 pozycję z 3, więc wiele może się wydarzyć. The Old School ograło Avan Bud i pozostaje liderem. O punkt za nimi kroczy KPMG, które bez straty gola rozprawiło się z innym debiutantem Coyote Logistic. Potknięcie zaliczyła KEA, tracąc punkty z Amrestem, ale równie dobrze można powiedzieć, że to Amrest potknął się w spotkaniu z KEA, bo obie drużyny stawiane były przed sezonem w roli faworytów. 2 porażki zaznał Axiom, który najpierw uległ w Elikante, a potem nie znacznie Ja Cierpię Dole FC, Medsurf i GSC uzupełniają 3-drużynową grupę bez punktów. Pierwsi przegrali z Czarnym Bykiem, drudzy oddali Walkowera w meczu z JCD i zostali ukarani minusowym punktem. Drugi mecz na 0 z tyłu i po raz drugi główna w tym zasługa rywali, bo mieli dużo sytuacji, tak jak wcześniej Coyote, tak teraz Axiom. Piotr Baran, to, że strzelił gola, to jest przypadek i tak naprawdę był najgorszym zawodnikiem w tym spotkaniu. Odkąd przesunąłem się do formacji ofensywnych, jest bezpieczniej z tyłu. Za to jest mniej bezpiecznie, mniej groźnie z przodu, ale przy Marcinie Wiktorowskim i Marcie Toczek to jest akurat mała różnica, czy ja tam z nimi, czy oni tam beze mnie. No i chciałbym pozdrowić Marcina Wiktorowskiego. Marcin, słuchaj, gra była zdecydowanie szybsza bez ciebie, dynamiczniejsza i nawet 3 Michałów, każdy po ponad 100 kilo, biegał żwawo, więc prawdopodobnie ty krępujesz zawodników i wiesz, no w Hiszpanii już ciepło, może zostaniesz, co?